Dzień dobry Państwu raz jeszcze, 28 października 2024. Mamy poniedziałek, jeszcze godzina dosyć wczesna. Dzisiaj udało mi się obrobić ze wszystkim w miarę szybko. I tak jak Wam mówiłam dzisiaj wcześniej, we wcześniejszym filmie, ci, którzy oglądali, to już pewnie wiedzą, planuję zrobić chleb wreszcie. A żeby zrobić chleb taki prawdziwy, nie na drożdżach, tylko na zakwasie, to najpierw mieć zakwas. Kiedyś udawało mi się ten zakwas dostawać. Mama Pawła dostawała taki zakwas. Więc się ze mną dzieliła, ale teraz nie ma tego zakwasu nigdzie w zanadrzu, więc trzeba sobie go przygotować samemu. No i aby to zrobić, kupiłam mąkę właśnie żytnią i poszłam nawet krok dalej, miałam do wyboru Basię taką żytnią, po prostu pełnoziarnistą, ale też była w tym sklepie, w którym tutaj przyjechałam specjalnie po tą mąkę, była też mąka bio, typ 2000, więc jest nadzieja, że mogła być 3000 nawet, byłaby jeszcze lepsza, no ale takiej to już nie było. Ale gdzieś tam czytałam właśnie w internetach, że taka mąka bliżej tej bio, bliżej takiej organicznej, jakiejś lepszej, czystej, bardziej ekologicznej, będzie lepsza i będzie lepiej pracowała po prostu. I łatwiej ten zakwas będzie wykonać. Zobaczymy, czy to prawda. Kupiłam taką mąkę. Tutaj mam kilogram tej mąki. Taki kilogram takiej mąki kosztował niecałe 10 zł. No to bez tragedii, no nie? Dla porównania ta Basia, czyli mąka taka bardziej popularna, myślę, bardziej dostępna, żytnia pełnoziarnista kosztowała 6 zł. No to wiecie, różnica, no można powiedzieć duża i nieduża, no ale no jakaś nie, jakaś taka dramatycznie duża, żeby się nie pozwolić na tą mąkę bio. Zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Dzisiaj po południu nastawię ten zakwas i zobaczymy, będziemy obserwować codziennie, trochę będziemy dorzucać tej mąki i zobaczymy, czy będzie pracować, czy to urośnie. Dobra, słuchajcie, kończę, jadę dalej i widzimy się jeszcze dzisiaj na pewno nie raz. Właśnie wyszłam z Action, moi drodzy. Nic nie kupiłam w zasadzie. Przyjechałam tutaj nie po to, żeby coś kupować właściwie, tylko po to, żeby się przejść. Kupiłam 3 matchboxy dla Pawła. O, to może mu się spodoba, ale w sumie też nie wiadomo, bo to nigdy nie wiadomo, czy te modele, które akurat wybrałam, będą właściwe. No, ale były w sumie w dobrej cenie, więc a że on zbiera te gadżety takie, to pomyślałam, że nawet jeśli jemu się nie przydadzą, to da Władkowi do zabawy. No, ale myślę, że może tam siądą w tej jego kolekcji różnych gratów. Wracam już powoli, kupię jeszcze chleb. Dzisiaj nie robię żadnych zakupów, w sumie wszystko mamy dzisiaj do jedzenia. Także bez problemu przeżyjemy. A jutro najwyżej się kupi to, co będzie potrzebne. Jadę już w stronę dzieci właściwie, bo już niebawem będę mogła je odebrać. Także, no, także kieruję swe kroki już do domu. No i gdzie się schowałeś? Chodź. Chodź, 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 już idziemy, bo Klara czeka. Nie! Chodź. Gdzie czeka? No czeka, w sali. Dziewczyny już tutaj ze mną są. Władek pojechał z tatą gdzieś tam w teren. Słucham. Ten to ciągle głodny siedzi. Co się zgodziło? Zgubiło? Tuła. Ja miałam. No tu coś jest. No nie wiem, no to poszukaj dobrze, może jest. To dostałaś na angielskim, tak? Tak, taki duży. Jeszcze nie wiem, czy ty zasłużyłaś w tej pani. No. To się znajdzie, no nie panikuj, no trzeba dobrze poszukać. Słuchajcie, dostałam dzisiaj laurkę od córki. No znaczy pierwsze, co mnie przywitała, jak wyszłam po nią do klasy, to dla ciebie. W życiu takiej laurki nie dostałam, córci, wiesz? Taka ładna? Taka piękna. To jest śliczne. Dziękuję. Jest absolutnie inna niż wszystkie. Jest wyjątkowa. Nie, bo się jeszcze nigdy nie wydasz. No, dobrze. Dobra, słuchajcie, robimy tu porządek, odgrzewamy obiad. Ten kot jest wiecznie nie napasiony, ja nie wiem, jest ciągle głodny. Co za przypadek przedziwny. A może dzisiaj kraj po prostu pani się nie dawać, tylko tak miałam. No dobrze, zaraz znajdziemy, spokojnie. Jeszcze mówisz, pokaż oko. Że byłam... Jak tam dzionek minął? Spoko? Tam żadne. Dobra, po obiedzie przyszło pora na kawę? No tak, i ciasto. Absolutnie wszystko, tak? No. O, to będzie fajnie odpakować. Chociaż aż żal je odpakować. Dlaczego? No to nie odpakowuję, właśnie tak. No.
Może ich nie odpakujemy, Władek? Co ty myślisz? A tamte ostatnio odpakowaliśmy wszystkie, czy nie? Te, co dostałeś od Janka? Zostały nieodpakowane? Widzisz? Chociaż fajne są, no. Aż kusi. Co? To trafiłam. No, a rzadko się zdarzają takie fajne. No właśnie, w takich cenach. No tak, właśnie, właśnie. Muszę zdjąć tą bluzę, bo się ugotuję tutaj. No. Władysław, męcz ten obiad. Kołnierzyk. Co? Mam się liczyć z tym, że odwożę Władka, czy ty go zawieziesz? Mogę go zawieźć, tak. Ja też cię mogę zawieźć. Dobra, to jeszcze zobaczymy. Ja bym chciała Władka. Ty byś chciała Władka zawieźć? Ja mam. Jak ty nie zjesz, to nigdzie nie pójdziesz, także ja nie wiem, co to będzie. Tam go nie ma, a tu jest. Mama dała pić. A ty sobie idź. A ty sobie idź. Czyli ty idziesz, czyli to też będzie. Dobra, dojdziemy do tego. Na razie kawa i ciasto. No. Jaka scenka. Proszę bardzo. Ty sierściuchu, grubasie ty. To znaczy do kota mówię oczywiście. Dobra, idę. Dobra, zostało tam coś z tego obiadu? No kasza jedynie. No i sałatka. Kasza i sałatkę, bardzo mi to pasuje. Dobra, babciu, to my wracamy za chwilę, pogapimy się tam chwilę, może jeszcze na niego? Dobra. Mamo, jak zdążę właśnie, bo nie wiem. Mama, ja już więcej dostanę, ja bym chciała, wiesz, tego na to. Nie wiem. To. Tylko jakieś fajne buty. I coś stylowego. A z jakiej okazji? Na Mikołajki. Rozumiesz, to już kupi te czasy. To, jeszcze... Jest październik. A... Pepko, już są jakieś kubeczki. No, jakieś Mikołaje. No, ale już kusi, nie? A nawet Halloween nie ma. Już kusi. Nie było. Już kusi coś kupić. Już kusi. Ten świąteczny klimat, ale jeszcze no dajmy sobie trochę czasu. Sticze. No właśnie. Wiem, że masz chemczkę na niego, już widzę. No, ale nie zobacz, mam na ale teraz jest ale taki fajny sticz z czapką Mikołaja. Wiem. I widzę. Sobie kupię coś na pewno. Dobra, kończę to tobą. Ciężko mi się ubrać. Dobrnęliśmy do kolacji. Dzieciaki w swoich kubeczkach. Spożywają herbatę i mleko ewentualnie. Tutaj Władysław. Wadziu, weź już jedz, bo ty się kręcisz, kombinujesz. Już nie jest. Jeszcze? Do kładeczka? Zjadaj. I bardzo dobrze. Mamy godzinę 17.36, także całkiem spoko czas mamy. I zaraz musimy już odpoczywać. Towarzystwo się rozeszło. Klara się już tutaj nauczyła czytanki. Teraz katuje kaligrafię. Leżąc i nie trzymając ołówka, tak jak proszę. Tak, tak, Klarunka. Klarunka pisze, otrzyma tak jakiś, nie wiem... O tak. Tak dziwacznie tak trzyma ten ołówek i nic nie widzi, co robi. Nic nie widzi, co pisze. Szczególnie, że pisze lewą ręką. Ale chyba wtedy ma paluszki tu. Ale już się tak przyzwyczaiła, że jak pokazuje, jak ma trzymać ołówek i trzyma po mojemu, to już jej ciężej pisać, bo już jest przyzwyczajona, tak. No, trzeba cię pilnować. Będziesz wtedy lepiej pisać. Ale przede wszystkim będziesz widziała, co piszesz, jak będziesz pisała po mojemu. No nic. Kończymy. Zaraz, skończymy to. Tak się trzyma. Tak się właśnie trzyma, dobrze. No, ale zobaczcie. Dobrze, Klara, jeszcze jedna linijka ci została. Weź to już zmęcz i już miejmy to za sobą, dobrze? Możesz ty mi ją. Nie, nie mogę, nie. A w ogóle chciałam powiedzieć, że przepięknie piszesz. Piszesz lewą ręką i piszesz bardzo ładnie. No właśnie. Dzieci zgapiajcie. Dzieci zgapiajcie. Ci dam. Co ładnie piszesz? Dzieci, jakie ładne semy wychodzi. A jakie ładne kiełki. Klara, nie pajacuj, bo została ci jedna linijka. Zapraszam tutaj. A dzisiaj było to, to. Co było dzisiaj? To, to. Ty dzisiaj, jutro będziesz miała dydę zrobić. Ale była szósta dzisiaj. Za co? No była. Tak? Dobra, świetnie. To... Ale nie, bo dzisiaj poznaliśmy szóstkę. A, no to jeszcze szóstkę masz jutro do nadrobienia w takim razie. Dobra, pisz. No tego nie robić. Tak, bo mi się sama nie zorientowała w życiu. Dobra, jeszcze na koniec dnia, ostatnia partia prania do... hamuj, bo teraz rozmawiamy do wizji, także no. Dobra, poskładamy to wszystko, pochowacie do szaf i będzie już w ogóle fajrant.
A ty, Władysław, co robisz? Co, mamy to od razu teraz poskładać? Tak, zaraz będziemy składać duszowe, jaki oburzony jesteś. No za chwilkę, jak skończę, to będzie za chwilkę właśnie. W czym ci to przeszkadza? Idealnie, że naładuje się czarny do końca i będziemy tak ładować i jechać. Czy lepiej pachnie stopy, brudne pazury, czy... Co ty w ogóle wymyślasz za głupotę? Czy najlepiej pachną mokre stopy, pazury, czy... Mokre pazury? No nie wiem. Czy jeszcze co? Jak to było... Ta. Mięsko. Oj, klepiesz, mać pan. To znaczy mięsko z buzi. Klepiesz, głupoty. Zmieram. Dobra, już, Klara, bo wymyślasz naprawdę. Proszę na mnie tutaj ładnie spojrzeć. Ale nie, poniżej, Klara, bo cię nie... O, pięknie, Władysław, ty już jak tata po prostu robisz. Klara? Ja zrobię takie chłopaki zawsze u nas w klasie. A ja... Albo nie, ale fajne. A oni tak robią? Nie, ale wtedy by mi nogi wyrwała. Ale fajne. Patrzcie tu, Klara, bo tylko ty się nie ogapisz. Dziękuję. No, czekaj, zrób jeszcze moim. Jeszcze moim. O Jezu. Dobra, jeszcze to poskładamy i będziemy na bieżąco. Ja się nie biegam w spokoju. Musisz moim zrobić. Fajnie. Nie mogę ci wysłać tego, co ja zrobiłam po prostu? Nie, nie możesz. Ale o niej się przecież nie da do niej wysłać. No, da się, co się nie da. Wszystko ma ten da się da. Wyślesz mi całą swoją galerię, oprócz filmów? Nie. Tam są wszystkie zdjęcia Kitka. To zdjęcie Kitka ci mogę wysłać. Tak. Tyle. Macz. Kiciuś. Dziewczyno. Czekaj, bo włączyłam na galerię. A co ty chcesz teraz do mnie? Koko, ma... Dobra, kończę tą gadkę z nią. Twoim telefonem? Tak. To włączę po... Ej, każdy ustawia się tak, jak było wcześniej. Zarządziła kierowniczka. Uwaga. Tylko jakoś tak dziwnie. Czekajcie, muszę sobie odwrócić. Ale rączki! No. Klara, zróbmy to wcześniej. Wytnę to, co było... Czekajcie, bo nie wiem, co tu nagrywać w ogóle. Nie, no tak, to nie rób. No przykrzywda by się jej zrobiła. Usiądź normalnie obok nich, Klara. Słyszałaś? Tak. Wszystko okej? Okay? Mateusz? Mama chce zrobić zdjęcie. O. Proszę bardzo, Władysław już jest gotowy. No przeproś może, jak ją uderzyłaś, no. Mi zrób. O, już ci robię. Już się śmieję. Mamo, już się śmieję. I twoim. Teraz moim, okej. Okay. Aż sobie wyłączyłam normalnie, no wiesz co. Nagrywanie. No. Daj, teraz jeszcze mi. Chodź, Matyśka. Za nam. Mamo, czekaj. O, dawać. Tak. No, to ustawcie się. No nie objęła. Ej, ale jeszcze sama. A jeszcze sama, no co jeszcze? Ale brata wam nie widać. No tak musicie na jednym... Nie chcę, jak... Dobra, nie, no nie podoba mi się ten kierunek. Ale moim. A twoim jeszcze, boż. O, dobrze, Władek, dobrze. No. Jezu, nie umiem tak na dwie ręce. Dobra. Pięknie. Koniec są dziś. No i całe szczęście. Całe szczęście, to chyba pora na kawę. Jest 20, jeśli dobrze kojarzę, nie? Przed 20 nawet. No, ale wszyscy są wykąpani. Ja też. Gotowi do relaksu. Dzieciaki czytają, coś tam dyskutują. Kto koło kogo, już wiesz, dostają szajby powoli. No i ten, gdzie kot? Poszedł, co? Nie wiem, ja już go dzisiaj wypuszczałem tyle razy, że... No kusi mnie, żeby je wyjąć, ale to już wtedy straci ten urok, wiadomo. Cieszę się, że się udało. No, ostatnio tam mnie jeden kolega dopytywał. Jaki jest sens trzymania modeli w tych bliskach? Ja mam tą 1 do 43. No raz, że nie mam zajęcia, dwa, że ja czerpię przyjemność też z tego. A poza tym, jak wyjmowałem tą
Wiesz, to było też odwrotnie. Nie, no zaraz. Że to nie ma sensu, bo wtedy tracą wartość. To jest no właśnie miałam sens. To powiedzieć, że nie chcę nikogo obrazić, ale jednak chcę powiedzieć, że ci, którzy się tam trochę tym interesują, w sensie jakoś tak zbierają i są wczuci w temat, to wiedzą, że sporo ludzi właśnie nie wyjmuje i dla nich tak. To jest właśnie zwiększona wartość takich gadżecików, tak. Więc... Jeśli to by kiedyś miało mieć jakąś fajną wartość, to by musiało zostać w takiej postaci. Tak. Nieuszkodzone opakowanie i tak dalej. Ja tak naprawdę to ich nie powinienem w ogóle wyjmować z tych gazetek i z tych folii. I wtedy no to w ogóle by było... Ale się cieszę, że siadły dzisiaj, nie. Tak... No tu mnie kusi, żeby wyjąć, wiadomo, nie? Się zastanawiałam, brać, nie brać. Tak, i tu jest jeszcze Cadillac. I to jest 41, tak jak nasz Buick. Ten i jeszcze mówiłam ci, nie wiem, czy to gdzieś było nagrane. Buda, co? No, że jeszcze z tych wszystkich, które tam były, bo głównie to były takie współczesne i to jeszcze takie typu SUV-y jakieś tam, no jakieś takie nie, mało ciekawe. To nie. Ale jeszcze jeden tylko, no. Jeden mi tam wpadł w oko, bo był Porsche, ale to był Porsche Targa. Mhm. Trzeba było brać. I jakoś tak mi się nie podobał, jakiś taki kolor fioletowy, taki mało jakoś, na, tak mało oryginalnie to wyglądało. Stare Mercedesy, stare BMW i amerykańskie stare, to mnie najbardziej. No czyli dało. Dobrze wybrałam. Tak. No. Jakieś stare Audi może? O. Nie, nie było takich. Bo wiecie, stary że były, Polones, były, stary Nissan, stary... Były same współczesne SUV-y jakieś i to w ogóle jak zobaczyłam z daleka wśród tych wszystkich aut, to pomyślałam to taka zabawka, wyglądała jak samochód listonosza Pata. Kojarzycie tą bajkę? No tak. Ale on Pat i kot ale... i Pat. No. Coś tam, przyjacielu, od lat, no taka piosenka była. No i tak z daleka to wyglądało mi na ten samochód właśnie. Ale później tak mi się tam przewracał pod palcami i... Stwierdziłam, że sprawdzę. No jak zacząłem, że Bronco, to już tak znajomo zabrzmiało i stwierdziłam, że dobra, to biorę. Ale ja w kolekcji mam takie samochody, takie pocztowe, takie wiem, ale ja myślałam, ze sprzedaży lodów, ale, samochody kurierów, ja też mam takie. Ale to raczej wydawało mi się, że wiesz, to w tych Hot Wheelsach czasami są takie zabawkowe te modele, niektóre, wiesz o co chodzi? No. Takie wymyślone, nie? Myślałam, że to jest właśnie coś takiego, ale to jednak było prawdziwe. No. O, tak. No to tak, dobra, ja idę tą kawę robić, kumpel, bo już stawiłem wodę. No. Maciej B. zresztą. Bukowski to ma tak, że ma takie miejsce, że ma tak, wiesz, fajnie... Powieszone. Tak, poprzyczepiane. No. I nie wyjmowane w ogóle. No i się szanuje taki sposób a to gromadzenia, nie? No to tak, widzisz. Dobra, to ja idę robić tą kawę. Dobrze. Bo mi się już zachciało tej kawy z godzinę tam. Nie czasu. No i... Jeszcze do łazienki musisz ze mną iść. Włosy? Na chwilę, no. Dobrze. To zapraszam. Dobra. Powiem wam tylko jeszcze, że wstawiłam ten zakwas. Trochę nie mając pojęcia, jaką dokładnie powinno to mieć konsystencję. Bo jakby tak przeliczać na łyżki to, co się tu wrzucało, w sensie mąkę i wodę, to tak nie do końca to jest chyba z sensem, bo trochę na jednej łyżce zostaje więcej mąki niż tej wody, a proporcje chyba powinny być 1:1, tak mi się wydaje. No ale te przepisy też widziałam bardzo różne, zobaczymy. No na razie zaczęłam to w ten sposób, jeżeli to się nie uda, to się zacznie od nowa, zobaczymy. No właściwie to najlepiej byłoby rzeczywiście, nie pomyślałam o tym, a ktoś tam chyba dzisiaj mi to zasugerował, albo gdzieś o tym przeczytałam, odmierzyć to wszystko tutaj i wtedy przełożyć do słoika. Ale nic, no, zaczęłam tak, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. No, na razie to nie ma co tutaj się bardzo nastawiać, że wyjdzie, ani się też nie nastawiać, że nie wyjdzie. No zobaczymy, nie wiem jaką, tak jak powiedziałam na początku, nie wiem jaką to powinno mieć konsystencję, ale wydaje mi się, że po prostu ta mąka powinna być dobrze rozmieszana i jakby połączona z tą wodą. Na początku jak wylałam mniej tej wody, to były takie grudy, więcej było tej mąki, tak jakoś mi się to nie widziało, więc dolałam wody i zobaczymy co, jak to się będzie zachowywało. Na razie jest tak jak jest, o. No, to by było na tyle, jeśli chodzi o zakwas. No. I w ogóle to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. To bye. Do jutra.